Mrs. White talked about disasters. Ellen White mówi o niepowodzeniach, o klęskach. She specifically singled out. Ona szczególnie wyróżnia economic disasters. Klęski ekonomiczne. Ecological disasters. Jakieś ekologiczne. Transportational disasters. I komunikacyjne, łącznościowe. I do not understand her to limit these disasters to those three categories. Nie uważam, że ona ogranicza te kryzysy tylko do tych trzech kategorii. But in those three categories there have been unprecedented developments in recent years. Ale w tych trzech kategoriach mogliśmy zaobserwować niesamowity rozwój w ostatnich latach. Economic disaster in the United States. Kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych. Today we live in what one man described as a global village, the whole world. Dzisiaj żyjemy w, jak to określił jeden człowiek, w światowej wiosce. And whether we like it or not, i czy to nam się podoba, czy nie, the economies of the world, gospodarka światowa, are very tuned to the economy of the United States. Bardzo zależy od gospodarki Stanów Zjednoczonych. To such an extent, w takim stopniu, that if the United States sneezes, że jeśli Stany Zjednoczone kichną, the rest of the world brings out a handkerchief. Cała reszta świata musi wyciągnąć chusteczkę do nosa. And the United States is on the brink of economic chaos. I Stany Zjednoczone są na tym szczycie mocy, potęgi ekonomicznej całego świata. Unemployment in the United States today is at an unacceptably high level. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest na bardzo wysokim poziomie dzisiaj. The trade imbalance is a disaster. Kłopoty do uzyskaniu pracy to jest taka klęska. America continues to import more than it exports. Ameryka w dalszym ciągu więcej importuje niż eksportuje. With the result that the wealth of the United States is flowing out of the country and into other countries. Z takim skutkiem, że bogactwo Stanów Zjednoczonych ucieka z tego kraju. The foreign holdings in the United States today are almost unbelievable. Foreign holdings of real estate and investments. Więc te jakby coś w rodzaju zadłużenia te Stanów Zjednoczonych jest bardzo duże. And if the situation goes on much longer, i gdy ta sytuacja będzie w dalszym ciągu trwała, more of America will be owned by foreign countries than is owned by America. Większość Stanów Zjednoczonych będzie w posiadaniu innych krajów niż jest w posiadaniu samych Stanów Zjednoczonych. Furthermore, co więcej, on the national level, na tym poziomie narodowym, państwowym, the Congress of the United States spends more money every year than it takes in. Kongres Stanów Zjednoczonych wydaje więcej pieniędzy niż zdobywa, niż otrzymuje. And that is going to ruin the country. I to także spowoduje ruinę kraju. 2 years ago, this month, dwa lata temu, there was a, they called it Black Monday on the stock exchange in New York City. Na giełdzie miał miejsce tak zwany czarny poniedziałek. It was the worst disaster in the investment securities market since 1929, which brought the nation to its knees. Był to jakby największy krach giełdowy na rynku od 1929 roku, kiedy miał miejsce ten wielki kryzys, który powalił naród na kolana. And as if that weren't enough, there's one more problem. I pojawia się jeszcze jeden problem. The American government has, the American banks have loaned billions of dollars. Banki Stanów Zjednoczonych pożyczyły miliardy dolarów to about a dozen nations, około 12 krajom, kilkunastu krajom, which themselves are bankrupt and they cannot pay the money back, które same są bankrutami i nie mogą z powrotem wpłacić tych pieniędzy. And that alone could destroy the banking system of the United States. I tylko ten czynnik może zniszczyć system bankowy Stanów Zjednoczonych. And if the banking system of the United States goes under, the world economic picture is going to go under because they are so closely tied together.
A jeśli ten system bankowy w Stanach Zjednoczonych zbankrutuje, to i cały system gospodarki światowy. Well, we could talk more about that, but maybe that gives you an idea of the serious economic situation in the United States today. Moglibyśmy więcej mówić, ale myślę, że to wam wystarczy, żeby mieć pogląd na poważną sytuację, jaka się wytworzyła w gospodarce Stanów Zjednoczonych. And this is why President Bush did not offer Hungary and Poland the amount of money they wanted and needed, because the American government is bankrupt. Z tego powodu prezydent Bush nie dał Polsce i Węgrom tych pieniędzy, które chciały i potrzebowały, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych jest bankrutem. Mrs. White said that there would be economic disasters in the United States. Ellen White powiedziała o wiele wcześniej, że w Stanach Zjednoczonych będą miały miejsce klęski, kryzysy ekonomiczne. Secondly, she talked about ecological disasters. Po drugie, mówiła o klęskach ekologicznych all over the world. Na całym świecie. In 1983, I visited French Polynesia for the first time. W 1983 wizytowałem francuską Polinezję po raz pierwszy. I had meetings for a week on the island of Tahiti. Miałem spotkania na wyspie Tahiti. When I flew into the island, I immediately noticed something was seriously wrong. Gdy przyleciałem na Tahiti, od razu zauważyłem, że coś jest tam złego. I have spent much of my life in tropical portions of the world. Większość mojego życia spędziłem w tropikalnych częściach świata. In West Africa, there are many tropical fruits the year around. W zachodniej Afryce było wiele tropikalnych owoców przez cały rok. In Tahiti, there was not one piece of fruit on any tree. Na Tahiti nie było ani jednego owocu na żadnym drzewie. I said, what is wrong? Spytałem, co, dlaczego tak się dzieje? They said, it is the cyclones. To są cyklony, odpowiedzieli. The cyclones are terrible winds. Cyklony to takie potężne wiatry. And they can even blow buildings over. I one mogą nawet zdmuchnąć budynki. Now, previously, Tahiti never had a cyclone. We wcześniejszych okresach Tahiti nigdy nie doświadczyło cyklonu. The storms would build up about 1500 miles west of Tahiti. Te wiatry, te sztormy rozwijały się kilkaset kilometrów na zachód od Tahiti. They would come to a head. Rozwijały się. And blow themselves out. I później wygasały jakoś. Over open water. Nad otwartymi wodami. And unless an aeroplane flew through it, jeśli jakiś samolot nie wleciał do środka tego, or unless a ship was unlucky enough to be in the water down below, i jeśli jakiś statek nie przepływał właśnie nieszczęśliwie w tym momencie na tym miejscu, the storm spent itself, blew itself out, ten sztorm, ten wiatr miał miejsce over open water and no damage was done. Nad otwartą wodą i nie niszczył lądów. The cyclones have now moved 1500 miles east. A teraz cyklony przesunęły się 1500 mil na wschód. Tahiti had never had a cyclone before. Tahiti nigdy nie przewalały się cyklony przedtem. Now every 2 weeks for 3 months. A teraz co 2 tygodnie przez 3 miesiące they had a cyclone. Mają cyklony. And the island was devastated. I wyspa została zdewastowana. I visited the mission office. Byłem w biurze misji. The roof was partially torn off. Dach był częściowo zgnieciony, zwinięty. But that wasn't the worst. Ale to nie było najgorsze. The perimeter of the island is 19 miles all the way around. Obwód wyspy wynosi około 19 mil. And I drove all the way around. Ja przejechałem te 19 mil. On the far side. Aż po same krańce. They showed me where a new Adventist church had been built. Pokazano mi właśnie na takim krańcu miejsce, gdzie kościół adwentystyczny został wybudowany. One of our members was very wealthy.
Jeden z naszych członków był bardzo bogaty. And he paid for a new church. I zapłacił za nowy kościół. And it didn't cost the church members anything. Nie kosztowało to nic członków kościoła. They finished the building on Tuesday. Nie wybudowali kościół we wtorek. On Wednesday and Thursday they moved the furniture in, the seats and the pulpit and the piano and the organ and everything. W środę i w czwartek wnieśli meble, wnieśli kazalnice, krzesła, organy, wszystko. They were going to dedicate it on Sabbath morning 2 days later. Chcieli poświęcić ten kościół 2 dni później w sobotę. The dedication service has been indefinitely postponed. Jednak to poświęcenie zostało, musiało być znacznie odłożone. Because on Friday, ponieważ w piątek, the day after they moved everything in, dzień po tym, jak wszystko tam wnieśli, and the day before they were going to dedicate, i przed poświęceniem, one of those six cyclones that came every 2 weeks for 3 months, jeden z tych 6 cyklonów, który nadchodził co 2 tygodnie, the cyclone came and first it took the roof away. Nadszedł cyklon i pierwsze co zrobił, to zwiał, ściągnął dach. Then it took the four walls of the church, a później wszystkie 4 ściany kościoła, which were made out of cement block, które były zrobione z bloków cementowych, with reinforced concrete and steel rods, z konstrukcją taką żelazną w środku. All four walls were blown away. Wszystkie 4 ściany zostały zdmuchnięte. Then all the furnishings in the church were blown out to sea. I później wszystkie meble kościoła zostały porwane do morza. And on Sabbath, when they were to dedicate, i w sabat, gdy mieli poświęcić, the only thing left, jedyną rzeczą, która została, was the cement floor of the church. To była cementowa posadzka kościoła. It was so clean, it was almost like a woman came with a broom to clean it. Była ona tak czysta, jakby kobieta ze szmatą, ze ścierką to zmyła niedawno. The building contractors on that island are booked ahead 25 years. Konstruktorzy, architekci, ci, którzy budują, mają zamówienia do przodu aż na 24 lata. If we wait for one of them, it will be 25 years before that church can be rebuilt. Gdybyśmy chcieli czekać na nich, to kościół, nowy kościół byśmy wybudowali dopiero za 25 lat. Until 1983 they never had even one. Do 1983 nie mieli nawet jednego. In 3 months they had 6. A w 3 miesiące od 1983 mieli aż 6 cyklonów. And since then they have been living in fear. I od tego czasu żyją w bojaźni. When I went to West Africa, Nigeria in 1952, gdy w 1952 wybrałem się do zachodniej Afryki, do Nigerii, we didn't have the 4 seasons that you have here, summer, autumn, winter and spring. Tam nie ma 4 pór roku jak tutaj, wiosna, lato, jesień i zima. They have dry season and rainy season. Oni mają suchą porę roku i deszczową. And they have 2 each year. I mają po 2 te pory roku każdego roku. The month of August was always a dry month. Sierpień był zawsze suchym miesiącem. And that was the month we always did evangelism. I zawsze w tym miesiącu prowadziliśmy ewangelizację. Because the meetings were held outdoors. Ponieważ spotkania odbywały się na zewnątrz, na wolnym powietrzu. We couldn't find buildings big enough to hold the people who wanted to hear our message. Nie mogliśmy znaleźć tak dużych budynków, które mogłyby pomieścić ludzi, którzy chcieli nas słuchać. You can't do this in rainy weather. Nie można tego robić w porę deszczową. People won't come. Ludzie by nie przyszli. Your public address equipment, your electronic equipment, your piano are spoiled. Nie można by utrzymać na dworze tych wszystkich elektronicznych rzeczy. But August was always a dry month. A sierpień był zawsze takim suchym miesiącem. No more. Ale już nie jest takim. While I was still there. Gdy ja jeszcze tam byłem. We started getting rains in August. Zaczęło padać już w sierpniu, which was unheard of. O czym wcześniej w ogóle nie słyszano. And one year the rains were so bad that we had flooding. A pewnego roku deszcze były tak duże, że była aż powódź. There are other problems in the world.
Są inne jeszcze problemy na świecie. The deserts of the world are growing. Pustynie świata się powiększają. In China. W Chinach. This is one of the most serious problems the government faces. Jest to jeden z najpoważniejszych problemów, przed którym stoi rząd chiński. Each year for the past 50 years. Każdego roku w przeciągu ostatnich 50 lat. China has lost another 400 square miles to desert. Chiny straciły 400 mil kwadratowych. To znaczy, one się przemieniły w pustynię. Each year it loses 50 billion tons of arable soil, that is soil that will grow things, to erosion. Każdego roku traci 50 miliardów ton żyznej gleby. And this is in spite of 5 billion trees planted to try to stop the erosion. Pomimo, że zasadzono 5 miliardów drzew, aby zatrzymać tę erozję. 23% of China's vast pasture land. 23% pastwisk w Chinach. Has now lost most of its grass. Straciło teraz większość swej trawy. And 1/6 of its entire area is now desert or semi-desert. I 1/6 teraz całego kraju jest taka przez nas zamieniona w pustynię, pustkowie. And China is not the only place that the deserts are growing. I Chiny nie są jedynym krajem, gdzie powiększa się obszar pusty. I have been twice to Selassie College in Zimbabwe. Byłem 2 razy w naszym koledżu w Zimbabwe. I had heard about the great Kalahari Desert. Słyszałem o wielkiej pustyni Kalahari. I said to the faculty. Powiedziałem przełożonemu fakultetu. Where is the desert? Gdzie jest ta pustynia? They pointed to the south. Wskazali na południe. And they said, if you stay here long enough, you won't need to go see it. It will be here. Jeśli zostaniesz tutaj dłużej, to nie musisz jechać jej ją zobaczyć. Ona tutaj sama przyjdzie. That desert is growing and expanding every year. Ta pustynia powiększa się każdego roku. And if Jesus delays his return very much longer, i gdyby Jezus odłożył swój powrót na odległy czas, the sand of the Kalahari Desert will be lapping at the campus of Selassie College. To piach pustyni Kalahari przykryłby już college Selassie. Growing deserts, just one problem. Te powiększające się pustynie to jeden problem. You may have heard about the depletion of the ozone layer in the atmosphere. Być może słyszeliście o warstwie ozonu w atmosferze, która się kurczy. Ozone, the layer around the earth, begins 11 miles above the earth and continues up to 20 miles. Warstwa ozonu w atmosferze zaczyna się od wysokości 11 mil i ciągnie się do wysokości 20 mil. It is like a giant filter. Jest to coś jak gigantyczny filtr, which filters out dangerous ultraviolet rays of light from the sun. Który filtruje niebezpieczne ultrafioletowe promienie słoneczne. Several years ago they discovered a great big hole in this layer over the Antarctic. Kilka lat temu odkryto wielką dziurę w tym filtrze ponad Arctic? Ponad Antarctic. The South Pole. Ponad Antarktydą. Now they have discovered additional holes in the South Pacific in the region of New Zealand and Australia. Ostatnio odkryto inną dziurę nad południowym Pacyfikiem w okolicy Nowej Zelandii i Australii. Just because of this new discovery. Z powodu tych nowych odkryć. They are now projecting. Teraz pojawiają się pewne rzeczy. 800,000 people will die from skin cancer. Uważa się, że 800 tysięcy ludzi umrze na raka skóry. Just in Australia and New Zealand. Tylko w Australii i Nowej Zelandii. In the next 85 years. W następnych 85 latach. If Jesus doesn't come. Jeśli Jezus wcześniej nie przyjdzie. You may have heard about the problem with acid rain. Być może słyszeliście o problemie kwaśnych deszczu. You may have heard about the greenhouse effect. Być może słyszeliście o tak zwanym efekcie cieplarnianym. In which the temperature of the world is rising every year. W wyniku czego temperatura na powierzchni Ziemi wzrasta każdego roku. If it keeps going,
Gdyby tak się utrzymało, it will melt the ice at the North Pole and South Pole. To stopi lód na północnym i południowym biegunie. And that will raise the level of the seas by about 10 meters. I to powiększy, podwyższy poziom morza około 10 metrów. Creating chaos for the continents of the world. Powodując potężne powodzie na kontynentach. Last year, 1988, ostatniego roku, w 1988 roku, ecological problems were so serious in the United States, problemy ekologiczne były tak poważne w Stanach Zjednoczonych, that they frequently were the cover story of national news magazines, że one często były głównymi artykułami w narodowych magazynach. There was a drought last summer, 1988, była susza ostatniego lata in North America, w północnej Ameryce. And 6 months later, it hit South America. A 6 miesięcy później dosięgła południowej Ameryki, South America. South America. You see, South America has winter when America has summer. Wiecie na pewno, że w południowej Ameryce jest zima, kiedy w północnej Ameryce jest lato. And Time magazine had a big cover story about the drought in July. I magazyn Time ma taką historię. Artykuł główny o suszy w lipcu. That was the July 4 issue. To był lipiec, 4 lipca. The next week, następnego tygodnia, Newsweek magazine had a big article about the greenhouse effect, the ozone depletion. Newsweek miał artykuł na temat efektu cieplarnianego i zmniejszającej się warstwy ozonu. 2 weeks after that, both news magazines had stories about the pollution in the oceans. 2 tygodnie potem oba czasopisma mówiły na temat zanieczyszczenia oceanów. And in January this year, a w styczniu tego roku Time magazine did something very unusual. Time zrobił coś niezwykłego. Usually they pick out a man or a woman as the man or woman of the year and put their picture on the cover. Zazwyczaj każdego roku wybierają mężczyznę i kobietę roku i ich zdjęcie dają na pierwszej na okładce. They try to decide who influenced the world for good or bad the most during the preceding year. Starali się odkryć, jaki człowiek miał tak miał duże znaczenie w poprzednim roku, albo dobre, albo złe. This time instead of a man of the year, they had planet of the year. Tym razem w Time się zamieszczono nie mężczyznę, człowieka roku, ale planetę roku. And they devoted 40 pages. I poświęcili 40 stron. Usually a cover story has 8 or 9 pages. Zazwyczaj ten artykuł z pierwszej okładki zawiera 8-9 stron. 40 pages. Tym razem 40 stron. Because the situation in the world is at the disaster level. Ponieważ sytuacja w świecie dosięgnęła stadium klęski. We had our big drought in North America in July last year. Mieliśmy potężne susze ostatniego roku w lipcu w Stanach Zjednoczonych. 6 months later it hit South America. 6 miesięcy później to dosięgnęło południowej Ameryki. And when I came to Argentina in February this year. I gdy przybyłem do Argentyny w styczniu tego roku. The drought was so serious. Susza była tak poważna. That it was affecting the hydroelectric generating plants. Że to miało wpływ na elektrownie. Okay. Argentina, Buenos Aires, the capital city, did not have enough electricity for itself. Stolica Argentyny, Buenos Aires, nie miała wystarczającej ilości elektryczności. And so they started rationing electricity. I zaczęli racjonować, porcjować elektryczność. In this city of many millions of people. W tym mieście, gdzie żyją miliony ludzi. And each day of the week, i każdego dnia w tygodniu, a different section of this capital city, poszczególne dzielnice tej stolicy, had no electricity from 8 in the morning till 12 noon. Nie mają prądu od 8 rano, od wczesnego ranka do południa. I walked down the street. Szedłem ulicą. I walked past a 5-star hotel. Doszedłem do
pięciogwiazdkowego hotelu, equivalent to the new Marriott in Warsaw, który równoważy się z Marriottem w Warszawie. The lobby was dark. Nie było światła w tym hotelu. They had candles. Mieli tam świeczniki. This is a five-star hotel. A to był pięciogwiazdkowy hotel. I think even in Warsaw. Myślę, że nawet w Warszawie. I would be very surprised. Byłbym bardzo zdziwiony. If the Marriott hotel did not have its own generator for emergency standby use. Gdyby hotel Marriott nie miał swojego własnego generatora na jakimś przypadku braku prądu. In all the cities of the world, the big, big hotels have their own generator for emergency. Wszystkie te duże hotele na świecie mają swoje własne generatory, żeby je włączyć w razie potrzeby. One morning I called my airline to reconfirm my booking back to the North America. Pewnego razu zadzwoniłem do moich linii lotniczych, aby potwierdzić lot powrotny do Stanów Zjednoczonych. The airline said, call back this afternoon, our computers are shut down. Today is our day for no electricity. Linie lotnicze powiedziały, żeby zadzwonić po południu, bo nasze komputery nieczynne są, gdyż dzisiaj nie ma u nas prądu. South America never had anything like this before. Nigdy nie było w południowej Ameryce czegoś takiego. And North America never had anything like this before. I północna Ameryka też przedtem niczego takiego nie miała. New diseases are developing and devastating hundreds of thousands of people. Rozwijają się nowe choroby, które niszczą, zabijają setki tysięcy ludzi. I think you have heard of the disease called AIDS. Słyszeliście o chorobie AIDS? You've heard of that. Słyszeliście o tym. There is no cure. Nie ma na to lekarstwa. If you get it, you die. Jeśli zachorujecie, umieracie. And a very painful death. Bardzo bolesny sposób. I was in Rwanda about a year ago. Rok temu byłem w Rwandzie. And in Rwanda and Zaire. W Rwandzie i w Zairze. 40% of the people either have the disease or are carriers of the disease. 40% ludności jest albo chorych na AIDS, albo są nosicielami tej choroby. In the United States, the doctors and nurses are so afraid of it. W Stanach Zjednoczonych lekarze i pielęgniarki są tak się tego obawiają. That some doctors, nurses and dentists refuse to treat a patient if it is known they have AIDS. I także ci lekarze, pielęgniarki, nawet dentyści odmawiają osobie, o której wiedzą, że jest chora na AIDS, leczenia. Today it is called the new leprosy. Dzisiaj nazywa się to nowym trądem. And then there is another disease. Jest inna jeszcze choroba. Called Alzheimer's disease. Ta choroba atakuje mózg. First it steals your memory. Po pierwsze, dotyka pamięci. Then it steals your mind. Później umysłu. Then it steals your self-awareness. Później jakąś świadomość własnego istnienia. Tak. Eventually it steals your life. A później zabiera twoje życie. And it affects one in every three families in America. I to dosięga jedną osobę na trzy rodziny w Stanach Zjednoczonych. It is the fourth leading cause of death among Americans. Jest to pierwsza choroba, która zbiera największe żniwo śmierci. Mrs. White said that these disasters at the end of time. Ellen White powiedziała, że te choroby, klęski przy końcu czasów would get more and more numerous. Staną się coraz bardziej liczne. Collectively. W liczbie. And would become more and more severe individually. I staną się bardziej groźne. And then she said, i później powiedziała, the Protestant clergy of the United States, że duchowieństwo protestanckie Stanów Zjednoczonych, would stand up in their churches on Sunday morning, będą stać w swoich kościołach w niedzielę rano. They would tell the people, these disasters are coming from God because we are desecrating Sunday. Powiedzą ludziom w niedzielę, że te choroby to jest kara Boża, ponieważ my nie święcimy, łamiemy niedzielę. And they will declare, i zadeklarują, if we don't start keeping Sunday, the nation will be destroyed. Jeśli nie będziemy poważnie przestrzegać, święcić niedzieli, to naród zostanie zniszczony. And because of pressure from the voters, the Congress will pass the law. I z powodu presji, nacisku głosujących narodu, kongres
przeforsuje takie prawo. Mrs. White also talked about disasters in the area of transportation. Ellen White także mówiła o klęskach w dziedzinie łączności. She said these disasters would be more and more numerous and more severe. Mówiła, że te klęski staną się liczne i będą o wiele bardziej nasilone, groźne. In 1985, three new disaster records were set in civil aviation. Stwierdzono w lotnictwie cywilnym jakieś trzy nowe klęski. They had the worst single airplane accident in the history of aviation. Chodzi o wypadki samolotowe. Mieli najgorszy, największy katastrofę samolotową w historii w ogóle. One airplane went down in Japan. Jeden samolot spadł w Japonii. And 520 people died. 520 osób zginęło. The worst single crash in the history of aviation. Największa katastrofa, w której udział wziął jeden samolot. Just in the first 8 months of that year. W pierwszych 8 miesiącach tego roku. They had more airliners crash than ever before, 15. Było o wiele więcej wypadków samolotowych, 15 ich było, niż przedtem. And a third record was set. I pierwsze sprawozdanie mówi. The largest number of people to die in airplane crashes that year. Że największa liczba ludzi zginęła w katastrofach samolotowych tym roku. Just under 1500 people. 1500 osób. And the thing was so serious. I to było tak poważne. That one news magazine had a cover story. Że jedno czasopismo miało właśnie taki artykuł z pierwszej strony okładki. And they hinted that the cause must be supernatural. Powiedzieli tam nawet, że przyczyna tego musi być jakaś nadnaturalna. Maybe they weren't very far off. Być może nie mylili się zbytnio. Well, Mrs. White not only talked about the United States. Ellen White nie tylko mówiła o Stanach Zjednoczonych, but she also talked about the world. Ale także mówiła o świecie. Of course, she didn't start this. Ona nie zaczęła oczywiście o tym mówić jako pierwsza. Three times in Revelation 13. Trzy razy w 13 rozdziale objawienia. One time in Revelation 14. Raz w 14 rozdziale objawienia. It says that this Sunday law is ultimately to become universal in every country around the world. Jest powiedziane, że prawo niedzielne jakby automatycznie stanie się prawem na całym świecie. And I have to tell you something. Muszę wam coś powiedzieć. Among some Adventists today, wśród niektórych adwentystów dzisiaj, they don't take this serious. Nie biorą tego poważnie. They think it is a joke. Uważają, że to jest jakiś dowcip. They said, how could you get a Sunday law with a death penalty in the United States? Mówią, jak można sobie wyobrazić, że takie prawo niedzielne z karą śmierci będzie wydane w Stanach Zjednoczonych? In this enlightened age. W tym wieku oświecenia. Well, I have visited Majdanek at Lublin. Ja zwiedzałem Majdanek w Lublinie. Just a week ago I visited Auschwitz. A tydzień temu byłem w Oświęcimiu. And they told me that 4 million people died in Auschwitz alone. Powiedziano mi, że tylko w Oświęcimiu zginęło 4 miliony ludzi. Well, you say that was the Second World War. Możecie powiedzieć tak, ale to była Druga wojna światowa. This could never happen again. To nigdy nie może się znowu zdarzyć. It has happened again. Ale to się stało. Have you heard about Cambodia in the news? Słyszeliście o Kambodży? Cambodia has had a man whose name is Pol Pot. Jest taki człowiek w Kambodży, nazywa się Pol Pot. He runs a splinter group called the Khmer Rouge. Jest przywódcą grupy powstańców, nazywamy ich Czerwonymi Khmerami. They are a bunch of murderers and terrorists. Oni są bardziej mordercami i terrorystami. They have killed 2 million of their own countrymen. Zabili 2 miliony swoich współrodaków. And the civilized world has stood back and let them do it. A świat cywilizowany stał obok i pozwolił im to czynić. And this is 45 years after World War II and Adolf Hitler came to an end. I to się stało 45 lat po wojnie, po śmierci Hitlera. I'm afraid I'm not too optimistic. Obawiam się, że nie jestem zbytnio optymistyczny. But they go on. Ale oni kontynuują.
There might be a national Sunday law in the United States. Ci krytycy mówią, że może powstanie jakieś prawo narodowe w Stanach Zjednoczonych. But the non-Christian, non-Western world? Ale w niechrześcijańskim, w świecie niezachodnim? When you suggest a Sunday law there, they laugh you right out the door. Gdy mówisz, że takie prawo niedzielne zostanie wydane, to wyśmiewają się z ciebie. But they are not in possession of the facts. Ale oni nie znają faktów. Let me share some things with you. Chciałbym się z czymś z wami podzielić. Some things you may not know. O czymś, o czym być może nie wiecie. We're talking about the non-Christian, non-Western world now. Mówimy o niechrześcijańskim świecie, o kulturze niezachodniej. Where Mohammedanism bears sway over much of the world. Gdy islam opanował dużą część świata, not just the Middle East, nie tylko Bliski Wschód, but places like Indonesia, ale dotarł aż do Indonezji, the largest nation in Southeast Asia, największy naród w południowo-wschodniej Azji, 160 million people, 160 milionów ludności, and 90-92% of them are Muslim. A 90-92% to są Mahometanie. A Sunday law among the Muslims? Prawo niedzielne wśród Mahometan? That's ridiculous, it is alleged. To jest niedorzeczne. They keep Friday. Oni przecież święcą piątek. Yes, they do. Tak, oni to czynią. A Sunday law in Israel? Prawo niedzielne w Izraelu? They keep Saturday. Oni święcą sobotę. A Sunday law in the Buddhist and Hindu world? Święto niedzielne w świecie buddystycznym i hinduistycznym. They don't keep any day. Oni nie święcą żadnego dnia. A Sunday law in all these places? Prawo niedzielne we wszystkich tych miejscach. And if you suggest it, they laugh you right out the door. A gdy to zasugerujesz, to wyśmiewają się z ciebie. Well, let me share some things with you. Ale podzielę się z wami. Some things in the world? Coś ze świata. And some things in great controversy, i czymś z książki Wielki Bój, that haven't happened yet, to nie stało się jeszcze, but will happen, ale stanie się, may happen soon, może się stać wkrótce, which will turn the whole world upside down, co odwróci cały świat do góry nogami. First of all, przede wszystkim, this is a news story that appeared in Time magazine 23 years ago. To jest historia, która pokazała się w Timesie 23 lata temu. 1966. On January 1 of that year, 1 stycznia tego roku, Sri Lanka, which then was called Ceylon, wtedy była nazwana Ceylonem, decided that they were going to discontinue closing everything down on Sunday. Zdecydowali, że nie będą zamykać wszystkiego niedzielę. Ceylon became a colony of Great Britain in 1815. Ceylon został kolonią Wielkiej Brytanii w 1850. And everything in England is shut down pretty much on Sunday. A w Anglii prawie wszystko zamyka się w niedzielę. The colonies followed example. Kolonie szły za przykładem Brytanii. On January 1 of 1966, 1 stycznia 1966, 23 years ago, 23 lata temu, Sri Lanka said, Sri Lanka powiedziała, we are no longer going to shut everything down on Sunday on this island. Nie będziemy wszystkiego zamykać w niedzielę na tej wyspie. We will have one day off each week. Będziemy mieli jeden dzień wolny każdego tygodnia, but it isn't going to be Sunday. Ale to nie będzie zawsze niedziela. That's Christian. To jest chrześcijańskie. We will take a Buddhist feast day and take that day off. My natomiast święto buddystyczne będziemy uznawać za wolne. The interesting thing is, interesującą rzeczą jest to, that the reporter who wrote it up for Time magazine, że dziennikarz, który napisał to dla magazynu Time, never even finished the first paragraph without making an interesting observation. Nie skończył pierwszego akapitu bez napisania pewnego komentarza. After reporting what Sri Lanka did, po sprawozdaniu, co zrobiono w Sri Lance, in throwing Sunday out, w odrzuceniu niedzieli, the writer said, pisarz powiedział, what happened in Sri Lanka, co stało się w Sri Lance, does not represent a trend in the rest of the world. Nie reprezentuje tego trendu na całym świecie. Surprisingly, zdumiewająco, that's his word, not mine. To są jego słowa, nie moje. Surprisingly, no, zdumiewająco, Sunday is gaining favor,
Wobec niedzieli jest, niedziela ma większe względy. Even in the non-Christian, non-Western world, nawet w niechrześcijańskim, niezachodnim świecie. That have religious reasons for preferring some other day. W świecie, gdzie są inne religijne powody, by święcić inne dni. Then it talks about Taiwan. Mówi później o Tajwanie. It talks about Israel. Mówi o Izraelu. Lebanon, Syria, Turkey, Jordan. O Libanie, Syrii, Turcji i Jordanii. Indonesia. O Indonezji. I have been to Indonesia. Byłem w Indonezji. I was there for a whole week. Byłem tam cały tydzień. In fact, 2 weeks. W istocie 2 tygodnie. Now on Friday, w poniedziałek, all the offices and businesses closed down in Indonesia. W Indonezji wszystkie biura są zamknięte w piątek. On Friday, piątek, which is the Muslim day, co jest świętem muzułmańskim. They shut down just long enough to run and pray at the mosque and then run back. Piątek w Indonezji zamyka się tylko na taki czas, aby pójść do meczetu, pomodlić się i wrócić. They don't close down all day on Friday. Nie zamykają wszystkiego w piątek. Just long enough to run to the mosque, pray, run back. Po to tylko, żeby zamykają na tak długo, aby pobiec do meczetu, wrócić biegiem i tyle. But on Sunday, a w niedzielę, the city is shut down. W niedzielę miasto jest zamknięte. Indonesia is the largest nation in Southeast Asia. Indonezja jest największym narodem w południowo-wschodniej Azji. It is the largest Mohammedan nation in the world. Jest to największy muzułmański kraj świata. And they don't close all day on their Muslim Friday. I nie mają zamkniętych wszystkich rzeczy w ich muzułmańskie święto w piątek. Just for an hour so they can go pray at the mosque and come back. Zamykają tylko na godzinę, żeby pójść do meczetu i wrócić, tam się pomodlić. Everything is shut down on Sunday. A wszystko jest zamknięte w niedzielę. It talks about Malaysia. A teraz Malezja. I was in Malaysia 4 years ago. 4 lata temu byłem w Malezji. Now Malaysia has many Muslims and also many Hindus. W Malezji jest wielu muzułmanów i wielu wyznawców hinduizmu. Now they pay visits to the mosques and the temples, Hindu temples, on Sunday. Oni natomiast idą się modlić do świątyń, czy to muzułmańskich, czy hinduistycznych, w niedzielę. Not because Sunday has any religious significance. Nie, for them. Ponieważ niedziela ma jakieś religijne znaczenie dla nich. But because all urban businesses are closed. Ale ponieważ wszystkie sklepy, cały biznes jest zamknięty w niedzielę. The story goes on and talks about the non-Christian, non-Western world. Ten artykuł mówi dalej o całym świecie niechrześcijańskim, zachodnim. And it says, i mówi, they are shutting down on Sunday. Że zamykają wszystko w niedzielę. Now, please notice what it doesn't mean. Ale pamiętajcie, czego to nie oznacza. It doesn't mean there's going to be a universal Sunday law tomorrow. To nie oznacza, że nagle jutro będzie jakieś międzynarodowe, światowe prawo dotyczące niedzieli. It does mean. To natomiast znaczy, that Sunday has a unique, special status. Że niedziela ma specjalny, unikalny status. Already in the non-Christian, non-Western world. Już w niechrześcijańskim świecie. Now, teraz, two things are going to happen that haven't happened yet. Zdarzą się dwie rzeczy, które dotychczas się nie zdarzały. Mrs. White talks about them in great controversy. Ellen White mówi o tym wielkim boju. One of them will probably be mostly a phenomenon in the Western Christian world. Jedna z tych rzeczy to prawdopodobnie będzie miała miejsce przede wszystkim w zachodnim, chrześcijańskim świecie. The other will probably focus primarily on the non-Christian, non-Western world. A ta druga rzecz prawdopodobnie wyłącznie w niechrześcijańskiej, wschodniej kulturze. On page 557, a great controversy. Na stronie 557 Wielkiego Boju we are told, dowiadujemy się, that the apostles who wrote the Bible, że apostołowie, którzy napisali Biblię, are going to be impersonated by evil angels. Pojawią się jakieś złe duchy, które będą mówiły, że są ucieleśnieniem apostołów. And in parts of the world which respect the Bible,
I w części świata, która przyjmuje Biblię za świętą księgę, those spirits are going to come back, te duchy wrócą, pretending to be Matthew, Mark, Luke, John, Paul, Peter, mówiąc, że są Markiem, Łukaszem, Pawłem, and they are going to say, i powiedzą, please disregard what we wrote in the Bible. Proszę, nie bierzcie na serio to, co w Biblii napisaliśmy. Because we didn't know as much as we know now that we have been on the other side. Ponieważ wtedy nie wiedzieliśmy tak dużo, jak wiemy to teraz, gdy już jesteśmy po tej drugiej stronie. That hasn't happened yet, to my knowledge. O ile wiem, to się jeszcze nie zdarzyło. But something has happened. Ale coś się stało. That is astounding, and you ought to know about it. I co jest niesamowite i powinniście o tym wiedzieć. There are three women writers in the world of psychic phenomena. Są trzy kobiety pisarki z dziedziny spirytualizmu. Actually, there are four now. Teraz jest ich cztery. Whose books have sold in the millions of copies. Których książki sprzedają się w milionach. One of these ladies is named Ruth Montgomery. Jedna z tych kobiet nazywa się Ruth Montgomery. She's an American. Jest Amerykanką. Used to live in Mexico. Now she lives in Washington D.C. Żyła w Nowym Meksyku, teraz mieszka w Waszyngtonie. She has had a dozen different books, all sell more than 1 million copies each. Napisała około 12, kilkunastu książek i każda sprzedawana w milionach egzemplarzy. She was the lady who popularized something called automatic writing. I ta kobieta popularyzowała to, co się nazywa automatycznym pisaniem. You take an electric typewriter. Bierzecie elektryczną maszynę do pisania. You turn on the power. Włączacie do sieci. Then you put your fingers limply on the keyboard. Później lekko kładziecie palce na klawiszach. You put your mind in a meditative, contemplative stance. Wprawiacie swój umysł w taki stan medytacji, kontemplacji. And all of a sudden your fingers start walking all over the keyboard. I nagle wasze palce same zaczynają poruszać się po tej klawiaturze. But what comes out of the typewriter is not a lot of illegible random characters. A to, co wychodzi spod tych palców, to nie jakieś przypadkowa zbieranina liter. Messages, coherent messages come out of the typewriter. Poselstwa, dosłownie poselstwa wychodzą spod tej maszyny. One lady had an evil spirit who said his name was Seth. Jedna kobieta miała złego ducha, który powiedział, że się nazywał Seth. And before he got finished with her, zanim on ją wykończył, he produced about 8,000 pages of manuscript. Napisał około 8,000 stron maszynopisu. One of these famous ladies is named Ruth Montgomery. Ta jedna z tych kobiet nazywa się Ruth Montgomery. 15 years ago, 15 lat temu, there was a man in Ohio. Żył pewien człowiek w Ohio, who was converted to the Adventist Church. Który został adwentystą Dnia Siódmego. He had been in the world of psychic phenomena, spiritualism. On zajmował się spirytyzmem. And he had been greatly influenced by the books of Ruth Montgomery. I był pod wielkim wpływem książek Ruth Montgomery. And so he sent her a copy of Great Controversy. I wysłał jej egzemplarz Wielkiego Boju. Which has a chapter entitled, Can the Dead Speak to Us? Który ma rozdział zatytułowany, Czy zmarli mogą do nas przemawiać? And he told Miss Montgomery, i powiedział pani Montgomery, your books have had a tremendous influence on me. Że pani książki miały wielki wpływ na mnie. You may not have discovered the writings of Ellen White, another lady writer. Być może nie zna pani książek Ellen White, innej pisarki. And I am sending you one of her interesting books. I wysyłam pani jedną z jej interesujących książek. I thought you would like to read it. Myślę, że chciałaby pani to przeczytać. And this is a photocopy of the letter that she wrote him back that bears her signature.
A to jest fotokopia listu, który do niego wysłała z jej podpisem. This woman is known all over the world. Ta kobieta jest znana na całym świecie. She lives as a multimillionaire in Washington. Jest multimilionerką żyjącą w Waszyngtonie. And she continues to turn out books that sell millions of copies. I kontynuuje pisanie książek, które się bardzo dobrze sprzedają. And she addresses him, dear Nicholas Stubing. I mówi do niego, pisze, drogi Nikolasie. Thank you for sending me the Great Controversy. Dziękuję ci za wysłanie Wielkiego Boju. I am now reading it with great interest. Teraz czytam to bardzo zainteresowana. Now listen to what she said. Ale posłuchajcie teraz. Oddly enough, co dziwnego, this very morning, tego samego ranka, in an automatic writing session, w czasie mojego tego automatycznego seansu, the spirit guides brought me a communication. Duch pewien przekazał mi coś. And these are evil angels of Satan pretending to be the spirits of departed people. Wierzymy, że są to złe duchy szatańskie, które zwodzą ludzi. And the spirit guides said to her the very morning she wrote this letter. I ten zły duch powiedział tej kobiecie tego samego ranka, gdy pisała ten list. The woman Ellen White, who wrote the book you are now reading, że kobieta Ellen White, która napisała książkę, którą teraz czytam, is here with us, jest tutaj z nami, in the spirit world, w tym świecie duchów, and she is sending you a message. I ona wysyła tobie poselstwo. So this is the latest testimony from Mrs. White. I to jest świadectwo tej kobiety na rzecz Ellen White. Would you like to hear her latest testimony? Czy chcielibyście usłyszeć to świadectwo? This is what she is supposed to have said. To, co miała właśnie Ellen White powiedzieć. Please, please disregard what I wrote in Great Controversy. Bardzo cię proszę, nie bierz dosłownie tego, co napisałem w Wielkim Boju. About communication with the living dead. Jeśli chodzi o łączność z żywymi umarłymi. That has already happened. Bo to już się dzieje.